Skoro tutaj jesteś, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojęcie zasady lustra nie jest ci obce. Być może wiesz na ten temat już wiele, być może to twoje pierwsze kroki. Tak czy siak, cudownie, że tutaj jesteś, bo zaraz wytłumaczę, o co tak naprawdę w tym chodzi i co zrobić, aby mieć realny wpływ na życie i na to lustrzane odbicie. Cześć, ja jestem Agnieszka, a to jest moja pozytywna przestrzeń, w której wspólnie uczymy się pięknie żyć. Bo ja uczę się tego pięknego życia razem z tobą. No to do dzieła. Zasada lustra to koncepcja psychologiczna i duchowa, która mówi, że nasze zewnętrzne doświadczenia i relacje są po prostu odzwierciedleniem naszych wewnętrznych myśli, emocji. No i co najważniejsze, przekonań. To, co widzimy i doświadczamy w naszym otoczeniu, odzwierciedla nasze wewnętrzne stany. Gdy nasze myśli, emocje, słowa i działania są spójne, to jesteśmy autentyczni i przyciągamy do naszego życia sytuacje i osoby zgodne z naszym prawdziwym ja. I w ten sposób świadomie lub nieświadomie manifestujemy nasze życie. Pozytywne myśli i uczucia przyciągają pozytywne doświadczenia, a negatywne te złe. Więc jeśli jesteś pesymistą, to afirmowanie nie przyniesie ci żadnych zmian. Bo jeśli w twojej głowie są same czarne myśli, to nawet najpiękniejsze słowa twojego życia po prostu nie odmienią. Bo to jest takie oszukiwanie siebie, prawda? Nasze myśli i przekonania przyciągają do naszego życia sytuacje i ludzi, którzy odzwierciedlają wewnętrzne stany. Na przykład, jeśli mamy negatywne przekonania na temat związków, to będziemy przyciągać trudne relacje, które te przekonania potwierdzą. Ale nic straconego, bo zasada lustra pomaga nam zauważyć i zrozumieć nasze ukryte przekonania poprzez obserwację świata zewnętrznego. Więc jeśli ciągle doświadczamy określonych problemów, to może to wskazywać na pewne przekonania, które nosimy w sobie i które wpływają na naszą rzeczywistość. I poprzez pracę nad naszymi wewnętrznymi przekonaniami i emocjami zmienimy nasze zewnętrzne doświadczenia. Bo kiedy zmienimy nasze myśli i uczucia na bardziej pozytywne, to zaczniemy przyciągać bardziej pozytywne sytuacje i ludzi do naszego życia i wszystko się zmieni. Należy po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje życie. O to w tym chodzi. O to chodzi w zasadzie, o to chodzi w zasadzie lustra. Wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Przestać obwiniać innych za nasze problemy. Cały świat, rząd, prezydenta, kościół. Nie. Zamiast, przepraszam, widzieć siebie jako ofiarę różnych okoliczności, to zacznij postrzegać doświadczenie jako wynik twoich własnych myśli i przekonań. Ja wiem, że to nie jest proste. Mi też nie było prosto nagle po prostu wziąć tak jakby winę na siebie. Ale tu nie chodzi o obwinianie się. Tu chodzi po prostu o zrozumienie, że to wszystko my kreujemy i że całe nasze życie jest wynikiem tego, jacy jesteśmy w środku. I tacy przyznanie się przed samym sobą, do prawdy, do tego, jacy naprawdę jesteśmy w środku, to pierwszy krok do zmiany naszego życia. No zajebiście piękne, proste. Praca nad własnymi myślami i przekonaniami i tymi emocjami jest kluczowa, bo samo afirmowanie nic nie da, tak jak już mówiłam. Nawet to samo pozytywne myślenie bez spójnych pozytywnych emocji, przekonań i miłości do siebie i zrozumienia i braku obwiniania siebie i innych, nic nam nie da. No bo jeśli zauważasz, że ciągle trafiasz na przykład na krytycznych i negatywnych ludzi, to zastanów się, ale tak naprawdę, wprawdzie i tak uczciwie, czy nie jesteś ty zbyt krytyczny wobec siebie i innych? I jak już przekonasz się i znajdziesz, że tak, że jesteś, to zacznij pracować nad zmianą tych
krytycznych przekonań na bardziej wspierające i na bardziej pozytywne. I to jest wykonalne, naprawdę. Po prostu podczas dnia obserwuj, kiedy ty jesteś krytyczny, kiedy ty jesteś negatywny. I zmieniaj to szybciutko. Jak tylko zauważysz, że masz takie myśli, takie nastawienie, to klik, szybko to zmieniaj. Obserwuj te zmiany i zwróć uwagę na to, jak zmieniają się twoje relacje, twoje doświadczenia i całe twoje otoczenie, gdy ty sam zaczniesz myśleć inaczej i działać. Zasada lustra może tutaj być potężnym narzędziem do naszej transformacji i do kreowania życia, które będzie bardziej zgodne z tym naszymi prawdziwymi pragnieniami, prawdziwymi wartościami. Jeśli nasze zewnętrzne zachowanie jest niespójne z naszymi wewnętrznymi myślami, to nie będziemy otrzymywać prawdziwego odbicia tego, kim naprawdę jesteśmy. Na przykład, jeśli na zewnątrz udajemy, że jesteśmy pewni siebie, ale wewnątrz tak naprawdę czujemy się niepewnie, to nasze życie będzie odzwierciedlać chaos i brak spójności, a spójność buduje zaufanie w relacjach z innymi i w relacjach z samym sobą, bo gdy nasze działania są zgodne z naszymi słowami, to inni ludzie zaczynają nam ufać, a my sami zaczynamy bardziej wierzyć w siebie. Nasze myśli i nasze emocje tworzą energetyczne wibracje, które wpływają na nasze otoczenie. Spójność w myślach, w emocjach i w tych działaniach tworzy harmonię, która przyciąga pozytywne i zgodne z nami sytuacje i osoby. Okej, ale jak osiągnąć tą spójność? Przede wszystkim świadomość siebie i regularna refleksja nad tymi własnymi myślami. To, co już mówiłam wcześniej. Odnajdź w sobie te emocje, te rzeczy, które widzisz w innych. Te negatywne myślenie, te krytykowanie, tą złośliwość, tą jakąś nienawiść do świata. Tak uczciwie poszukaj tego w sobie. Bądź świadom, jaki jesteś, jak się zachowujesz i pracuj nad tym. Ale zaakceptuj to, jaki jesteś, zaakceptuj te myśli, te emocje, nawet te negatywne. To jest kluczowe. Nie tłum tych emocji, nie odsuwaj ich od siebie, nie zamiataj ich pod dywan, tylko spróbuj je zrozumieć, skąd one się w tobie wzięły. Zrozumieć to, że one są i spróbuj je świadomie przekształcać na pozytywne. Niech twoje cele i wartości będą jasne. Określ, co jest dla ciebie takie naprawdę ważne i pomóż kierować te myśli w tym kierunku, twoje myśli w tym kierunku, emocje i działania w spójny sposób. Skup się na pozytywach. Pomoże to w harmonizowaniu wewnętrznych przekonań. I ćwicz bycie autentycznym w codziennym życiu. Mów prawdę, wyrażaj swoje prawdziwe uczucia, ale wiesz, nie w jakiś wredny, złośliwy sposób. Tak, żeby nie krzywdzić innych. I podejmuj działania zgodnie z twoimi wartościami. Spójność zewnętrzna i wewnętrzna jest kluczowa dla osiągnięcia harmonii w życiu i przyciągania pozytywnych doświadczeń, które odzwierciedlają nasze prawdziwe ja, prawdziwe. Nasze głębokie przekonania i nasze dominujące myśli wpływają na to, co przyciągamy do naszego świata. I jeśli wierzymy, że jesteśmy godni miłości, godni sukcesu, to będziemy bardziej otwarci na pozytywne relacje i możliwości zawodowe. To jest proste. Emocje to silne narzędzie manifestacji. Pozytywne emocje, takie jak radość, wdzięczność i miłość, podnoszą naszą energię i przyciągają do nas więcej pozytywnych doświadczeń, a negatywne, takie jak strach i złość, zmartwienie, smutek, przyciągną negatywne sytuacje. Na koniec podam ci kilka kroków, takich moich, które ja wykonuję, aby pomóc świadomym manifestowaniu życia, którego chcemy, właśnie za pomocą tej metody lustra. Po pierwsze, regularnie wyobrażaj sobie swoje wymarzone życie w najdrobniejszych szczegółach. Pomaga to w kreowaniu pozytywnego obrazu takiego w umyśle.
Wizualizacja pomaga w programowaniu podświadomości na osiągnięcie tych celów. I afirmuj, bo to też trzeba robić, afirmować, ale staraj się na przykład podczas afirmacji widzieć przed oczami kogoś, kogo kochasz. Swoje dziecko, swojego chłopaka, swojego męża, swoją żonę. Wyobraź sobie tą osobę, że na nią patrzysz i spróbuj wzbudzić w sobie miłość. To przyjdzie łatwo i szybko. I wtedy, jak wzbudzasz w sobie te emocje miłości, to wtedy mów sobie pozytywne afirmacje. Patrząc na tą osobę ukochaną, uśmiechając się do niej, afirmuj to, co tylko chcesz. I wtedy te afirmacje mają szansę się spełnić, bo takie gadanie na sucho to nic nie przyniesie. Praktykuj wdzięczność. Wyrażaj wdzięczność za to, co już masz, bo to zwiększy ci pozytywną energię i przyciągnie więcej tego, za co znowu będziesz mogła być wdzięczna. Praktykuj uważność, bo to pomaga w byciu świadomym swoich myśli. Zwróć uwagę na to, o czym myślisz i jakie emocje to w tobie wywołuje. No i podejmuj takie inspirowane działania, bo działanie jest kluczowe w procesie manifestacji i podejmowanie kroków w kierunku naszych celów, nawet jeśli są to po prostu małe kroczki, jest niezbędne do realizacji pragnień. Manifestacja polega na świadomym kierowaniu naszymi emocjami, myślami i słowami. Rób to świadomie. Rozglądnij się wokół ciebie. Zobacz, co wykreowałeś i czy to, co wykreowałeś, ci się podoba. Zobacz, jakie sytuacje ci spotykają i jakie emocje, jacy ludzie cię otaczają i poszukaj tego w sobie. I zacznij od zmiany siebie, nie od zmiany innych. Bo tu nic nie da. Twoje życie się nie zmieni. Ty musisz zmienić siebie, swoje wnętrze. I wtedy, tak jak w lustrze, całe twoje życie ulegnie przemianie. O to w tym wszystkim chodzi. I to jest prawdziwa zasada lustra. Ty, przestań być ofiarą. Zmień siebie. Trzymam za ciebie kciuki. I napisz mi proszę w komentarzu, czy dzisiejszy podcast coś zmienił w twoim postrzeganiu życia i świata, czy może otworzyła ci się jakaś furtka w głowie i zauważyłaś, o tak, rzeczywiście, przecież ja też non-stop narzekam. Czy coś w tym stylu. W każdym razie bardzo jestem ciekawa tego, co masz mi do powiedzenia. I dziękuję, że tu jesteś. Bardzo, bardzo mocno dziękuję ci za to, że szukasz różnych ścieżek, aby zmienić swoje życie. Że tylko chcesz. I wiem, i wierzę w ciebie, i wiem, że dasz radę. Buziaki, kocham cię.